Dziś drugi dzień wyborów prezydenckich w Czechach. Głosowanie zakończy się o godzinie 14. O godzinie 8 lokale wyborcze w Czechach zostały ponownie otwarte. Obywatele od wczoraj wybierają następcę Miłosza Zemana, którego kolejna kadencja dobiegła końca i który zgodnie z prawem nie może już ubiegać się o reelekcję, mówi politolog profesor Marcin Szewczak. Ustępujący prezydent miał dużo licznych wpadek, kontrowersji. Teraz chcą wybrać prezydenta, który będzie prezydentem na te trudne czasy. Już teraz wszystko na to wskazuje, że frekwencja będzie rekordowo wysoka. Niewykluczone, że oscylująca w granicach nawet 70%. Wczoraj w niektórych okręgach wyborczych wyniosła ona blisko 50%. Kandydatów jest 8, faworytów 3. To były premier Andrzej Babisz. Jestem jedynym niezależnym kandydatem. Zawsze walczyłem o interesy Republiki Czeskiej. Jeśli zostanę wybrany, będę walczył o interesy czeskich obywateli. Petr Pavel, który w przeszłości pełnił funkcję szefa sztabu generalnego oraz funkcjonował w strukturach NATO. W tych wyborach chodzi o to, jak przywrócić godność temu urzędowi i jak ułożyć w naszym kraju tok normalnej komunikacji i starać się osiągnąć rezultaty nie przez konfrontację, ale przez współpracę. Oraz kobieta przez media okrzyknięta czeską Czaputową Danuszę Nerudowa, która z wykształcenia jest ekonomistą i w swojej karierze zajmowała stanowisko rektora Uniwersytetu Mendla w Brnie. Trudno wskazywać, kto z tej trójki przejdzie do drugiej tury, która zgodnie z tym, co pokazywały ostatnie przedwyborcze sondaże, jest bardzo prawdopodobna, a nawet według niektórych analityków pewna. Mówi politolog profesor Robert Alberski. Ja myślę, że tutaj byłoby wielką niespodzianką, gdyby Czesi wyłonili prezydenta już w tym pierwszym głosowaniu. Lokale wyborcze w Czechach zostaną zamknięte o godzinie 14.